Cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Kamil. Dzisiaj znajdujemy się w miejscu, gdzie chcielibyśmy Wam pokazać naszą flagową realizację tak naprawdę. Jest to dom drewniany, zainstalowaliśmy tutaj stolarkę drewnianą. Jest to drewno w kolorze białym, z białymi szprosami. W dodatku mamy zamontowane białe drzwi, również drewniane z czarnymi zawiasami oraz złotym pochwytem. Uważam, że realizacja wygląda naprawdę rewelacyjnie. Dorzuciliśmy w gratisie tutaj, słuchajcie, zjeżdżalnię. Klient w dodatku zamontował sobie również na dachu fotowoltaikę, więc tutaj jest naprawdę kładziony duży nacisk na to, żeby dom był mega energooszczędny. Żartowałem oczywiście. Jesteśmy tutaj, ponieważ chcieliśmy Wam pokazać właśnie to. A teraz już tak zupełnie poważnie. Znajdujemy się na podwórku u Mateusza i Basi. Zamontowaliśmy system okienny Blue Evo 82MD, oczywiście w okuciach Roto NT. Budynek charakteryzuje się dwoma, w zasadzie czterema oknami łukowymi, łączonymi narożnie, jak i w kuchni, tak i w salonie, oraz dużym wykuszem. A resztę opowiem Wam na poszczególnych wszystkich etapach. Zapraszam do oglądania. Na pierwszy rzut pokażę Wam właśnie okno narożne łukowe, które znajduje się w kuchni. Zobaczcie, to są dwa okna z łącznikiem kątowym 90 stopni. Jedna część łuku, ta zewnętrzna, jest stała, tak zwany fix w samej ramie. Natomiast tutaj zmieściły się również dwa mniejsze skrzydła rozwierno-uchylne, ponieważ jest to kuchnia. No i jak wiemy, tutaj jednak jest potrzebne przewietrzenie tego pomieszczenia. Tutaj mamy właśnie wykusz, tak zwany otwarty. Mamy trzy okna, z czego dwa są stałe, zewnętrzne, środkowe i tutaj zewnętrzne, drugie rozwierno-uchylne. Te trzy okna są połączone na łącznikach rurowych, tak aby tworzyły jedną całość. To, co właśnie wspomniałem, tutaj mamy dwa okna fiksy w samej ramie, tak aby dostarczyć jak najwięcej światła, natomiast dalsza to zewnętrzna kwatera w efekcie końcowym, gdy tutaj już Mateusz będzie miał zrobiony taras, będzie miał skrzydło rozwierno-uchylne, dzięki któremu będzie mógł wyjść na taras. Warto dodać, że właśnie klienci mieszkają w domu już prawie rok czasu, a więc też będą mogli się wypowiedzieć autentycznie na temat użytkowania naszych okien. No i znajdujemy się w takim najważniejszym miejscu w zasadzie całego budynku, w zasadzie w miejscu takim, które robi w mojej ocenie największe wrażenie, z tego tytułu, że tutaj właśnie mamy dwa duże okna łukowe połączone na również łączniku kątowym, podobnie jak w kuchni. Zwróćcie uwagę, że tutaj całe te tafle, oczywiście są to okna stałe, nieotwierane fiksy w samych ramach. Ponadto przede wszystkim bez żadnych podziałów w całości. Oczywiście pakiety szybowe są tutaj wzmacniane po to, żeby ta szyba była fizycznie po prostu mocniejsza. No i efekt robi naprawdę bardzo dobre i niesamowite wrażenie, szczególnie tutaj na żywo. Podczas pomiarów i montażu tego okna, no tutaj wymagało to naprawdę dużej precyzji, dużej wiedzy, a no i tak naprawdę dużo pracy. Natomiast cieszymy się, że efekt końcowy wyszedł naprawdę świetny. Na tej samej ścianie, co właśnie okno narożne, znajdują się również trzy okna jednokwaterowe, z czego dwa są rozwierno-uchylne, a jedno stałe fix w samej ramie.
Na tej stronie mamy również na górze okno dwukwaterowe z ruchomym słupkiem, z wyjściem na balkon. Tak więc tak naprawdę od tej strony mamy aż 5 okien. Z tej już jednak strony mamy 2 okna dwukwaterowe, takie same rozwierno-uchylne. Jedno okno jest z łazienki, drugie już od garażu. Co? Myślę, że to jest idealny moment do tego, żeby przejść do środka i zobaczyć przede wszystkim, jak naszym klientom się mieszka. Chodźcie, pójdziemy do środka. Cześć Mateusz. Cześć. Cześć, przyjeżdżaliśmy niedaleko, możemy Cię odwiedzić? Zapraszam. No to świetnie, dzięki, chodźcie. Mateusz, kurczę, jak to szybko zleciało. Dopiero przecież okna montowaliśmy, a Ty już mieszkasz. No już ponad rok. Ponad rok, tak? Ponad rok. No to świetnie, ale jak to szybko zleciało, no nie? Leci. Świetnie. Słuchaj, to co, mogę naszym widzom pokazać, jak sobie mieszkasz, jak efekt finalny wygląda naszych okien? Twoje drzwi są zawsze otwarte. Zapraszam. Dziękuję bardzo. Chodźcie, zobaczymy. Okej, jesteśmy w kuchni. Właśnie okno narożne, które widzieliście wcześniej od strony zewnętrznej. Zobaczcie, jak fajnie się tutaj wszystko komponuje. Mamy blat, które jest jednak poniżej parapetu. Parapecik mamy troszkę wyżej, okno narożne. Zobaczcie, tutaj mamy blat i słusznie jest to rozmyślane, że jednak klamka jest z prawej strony, ponieważ tutaj mamy dobry dostęp do tego, aby skrzydło uchylić, jak i również otworzyć. Taka sama również jest sytuacja z tym drugim. Uważam, że jest to bardzo dobre rozwiązanie. No i co? Jesteśmy w jadalni. Mamy właśnie wspomniane wcześniej również okno na wykuszu, połączone na łącznikach statycznych. Widzimy, jak duże jest tak naprawdę to całe okno, połączone tutaj w jedną całość. Dwie kwatery stałe, fiksy w samych ramach, dzięki czemu właśnie mamy całą przestrzeń pakietu szybowego oraz jedno skrzydło rozwierno-uchylne, gdzie będzie można w efekcie końcowym właśnie, tak jak wcześniej wspominałem, wyjść na taras. W zasadzie ostatnie miejsce w domu, które byśmy chcieli Wam pokazać, które robi tutaj od wewnątrz ogromne wrażenie, to jest właśnie okno narożne, duże, łukowe. Zobaczcie, cała ta tafla, pokażę Wam łącznik kątowy. Zobaczcie, jak dwa okna schodzą się do siebie, podłoga do ramy okiennej. No i efekt końcowy jest naprawdę, musicie przyznać, niesamowity. Mateusz, dziękuję naprawdę bardzo za to, że pozwoliłeś nam tutaj pokazać swój dom. No i przede wszystkim też tutaj od środka, ponieważ no rzadko tak się zdarza, żebyśmy mogli właśnie pokazać ten efekt finalny, a to jest bardzo fajne. No i w zasadzie po tym roku czasu, co powiesz na temat użytkowania chociażby naszych okien, jak Ci się widzą? Ogólnie okna są bardzo szczelne.
Patrzyłem sobie nawet kiedyś z ciekawości kamerą termowizyjną, nie ma żadnych mostków termicznych, a do wyboru w sumie waszej oferty skierowało mnie przede wszystkim to okno za nami, gdzie w sumie jako jedyna firma nie baliście się wstawienia tak dużej tafli tej szyby, bez wstawiania takich poprzeczek jeszcze po środku okna, które by w sumie notabene zepsuło cały ten efekt. A niemniej jednak teraz robi naprawdę olbrzymie wrażenie, szczególnie dla osób, które przejeżdżają tutaj z tyłu na drodze. Aha. No tak, to prawda. Sam projekt w ogóle jest, umówmy się, bardzo oryginalny. No trochę odważny, no. Tak, odważny na pewno. No i robi ogromne wrażenie. Także jeszcze raz dziękuję za to, że mogliśmy tutaj przyjechać i że pozwoliłeś nam nagrać. No mówię, nie ma sprawy, gdzie tylko mogę. Polecam i chwalę, bo naprawdę warto. Dzięki. Dzięki bardzo. To już tyle w tym filmie. Bardzo dziękuję, że byliście z nami. Powiem szczerze, że dla mnie osobiście jest to mega fajne spotkanie z klientem. Powiem szczerze, uczciwie, że naprawdę było to niespodziewane, bo mieliśmy tylko zamiar przyjechać, zrobić nagrywki, pokazać wizualizację, a jednak Mateusz zgodził się opowiedzieć parę słów. To też jest fajne, dlatego bardzo się cieszę, że jednak robimy coś, tworzymy coś, dzięki czemu te relacje z naszymi klientami pozostają na dłużej i że jest naprawdę fajnie. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zasubskrybujcie nasz kanał, polubcie nas na Facebooku i Instagramie. Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Na razie. Siemanko. Cześć.